Minęło już 4,5 roku kadencji Parlamentu Europejskiego, zostało 200 dni do końca, do wyborów. Jak pan ocenia minioną kadencję? Jaki jest jej bilans dla Polski? Przede wszystkim bardzo szybko minęło. To rzeczywiście 200 dni to jest informacja z mediów, z przedwczoraj bodajże. To już jest bardzo niewiele do końca. Ale myślę, że taki mój generalny ogląd, że Polska w oczach tych, którzy się gromadzą w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, pracują w instytucjach, lepiej wygląda niż w oczach własnych obywateli. To jest taka generalna ocena. Częstokroć nawet nie uświadamiamy sobie w Polsce, jak wiele udało się Polsce i Polakom zrobić. I to jest ten bilans, który nie wynika tylko z obecności w Unii Europejskiej, bo przecież to jest zaledwie 10 lat w przyszłym roku, 1 maja, ale to jest ten bilans zmian, które zostały dokonane od 4 czerwca 1989. I to jest bardzo taka, ważna cezura czasowa i z drugiej strony również suma takich dokonań, które bardzo często są tutaj podkreślane. My oczywiście też mamy swoje takie obrachunki wewnętrzne w Polsce, ale to, co tutaj słyszę, jest dużo bardziej, czasami czuję się dumny, czy nawet mi schlebia, że tak mój kraj i Polacy są oceniani tutaj właśnie w Brukseli. Natomiast ta mijająca kadencja. Ja myślę, że przede wszystkim pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie jak równy z równym pracować tutaj w Parlamencie Europejskim. Nie we wszystkich sprawach oczywiście ta solidarność europejska się tutaj manifestuje. Też pojawiają się egoizmy. No i trzeba było czasami przełamywać te egoizmy. Mówić, że to nie jest rozwiązanie, które się proponuje, to czy inne. Tutaj kilka przykładów można by było pokazać. Że to jest rozwiązanie, które jest zgodne z zasadami, ideami, które towarzyszyły powstaniu wspólnota obecnej Unii Europejskiej. Czasami ten egoizm narodowy się bardziej pojawiał niż właśnie ta zasada współpracy czy solidarności. I z drugiej strony były też takie obszary, w których zasada subsydiarności powinna być bardziej respektowana, czyli pomocniczości. Unia zaczynała też wkraczać, a w szczególności parlament sobie czasami uzurpował wkraczania w sprawy, które nie należą w ogóle do kompetencji Unii. Przykładem jest chociażby prawo rodzinne, czy zasady, które dotyczą tego, co należy do kompetencji państwa członkowskiego, a niekoniecznie do Parlamentu Europejskiego. No to jak gdyby takie trzy główne impresje. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas przede wszystkim na wykorzystania tego, co zostało nam dane w tej perspektywie finansowej i zbudowania dobrej podwaliny pod nową perspektywę finansową. Mimo, że budżet jest niższy na te następne 7 lat o 3%, to się nigdy w historii nie zdarzało. Zawsze kolejna perspektywa finansowa była bogatsza niż ta poprzednia. Mimo, że na szereg polityk jest mniej pieniędzy, to Polska generalnie będzie korzystała w tej nowej perspektywie w większym zakresie niż do tej pory. To jest dosyć unikalne osiągnięcie. Ono też było bardzo mocno tutaj eksponowane w trakcie pracy nad budżetem. Mam nadzieję, że właśnie w tym miesiącu wreszcie ten budżet zostanie zatwierdzony. Wszystko na to wskazuje, że już nie będzie żadnych przeszkód. Ale również udało nam się oprócz pieniędzy i oprócz udziału Polski w dalszym ciągu jako głównego kraju korzystającego z polityki spójności, również udało nam się zaproponować i wdrożyć coś, co wydawało się niemożliwe na początku polskiego członkostwa. My wtedy mówiliśmy o tak zwanym wymiarze wschodnim.
polityki europejskiej. A to się zmaterializowało w postaci Partnerstwa Wschodniego. Jest pan członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego UE Ukraina. Jest pan członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Co z Ukrainą? Czy będzie umowa podpisana w Wilnie, czy też nie? Według mnie będzie. A tym bardziej jestem zobowiązany do pewnego nawet urzędowego optymizmu, dlatego że Partnerstwo Wschodnie jest polską inicjatywą, która swego czasu, zanim jeszcze weszliśmy do Unii Europejskiej, przybrała charakter takiego dokumentu, który nazywany jest non-paper. Jeszcze minister Cimoszewicz przygotował taki dokument, mówiąc o tym, że po wejściu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej będzie potrzebna nowa polityka, którą określano wtedy wymiarem wschodnim. A ona się zmaterializowała w postaci Partnerstwa Wschodniego jako inicjatywa polsko-szwedzka. No, nie bez trudności oczywiście. Te 6 krajów sąsiedzkich w Europie i Unia Europejska są inicjatorami tego partnerstwa, które się zmaterializowało też w postaci tzw. Euronestu, czyli współpracy również parlamentów tychże krajów partnerstwa. Najtrudniej nam idzie oczywiście z Białorusią, ale to z wiadomych powodów. Najbardziej zaawansowana jest w tej współpracy Ukraina. No, gdyby nie turbulencje wewnętrzne związane z tym, co nazywamy selektywnym wymiarem sprawiedliwości, to dotyczy zarówno Ukrainy, jak i obecnie również Gruzji, no to bylibyśmy daleko dalej w sprawie współpracy. Ja jestem przekonany, że szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie zakończy się podpisaniem umowy zarówno z Ukrainą, która jest gotowa od ponad roku czasu, ale też podpisaniem umowy z Mołdową i z Gruzją. Pozostałe państwa Partnerstwa Wschodniego, no, kraje członkowskie Partnerstwa Wschodniego, no, muszą jeszcze popracować albo też wyklarować swoją pozycję, czego przykładem jest chociażby Armenia, która raczej grawituje w kierunku współpracy w ramach Unii Celnej niż w kierunku strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Ostatni miesiąc przyniósł szereg niekorzystnych decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie wydobycia gazu łupkowego. Co Polska może zrobić, żeby te decyzje cofnąć albo w jakiś sposób złagodzić ich skutki? No, oczywiście tutaj najbardziej chyba taki niespodziewany zwrot był związany z raportem Zanoniego. No i powiem szczerze, że w każdej z delegacji niestety to się nie tylko układało grupami politycznymi, ale również wewnątrz grup politycznych były różne niespodzianki. Jest to związane z faktem, że każda z delegacji kalkulowała niejako, co to będzie oznaczało w ich polityce wewnętrznej. Na przykład ze zdziwieniem patrzyłem na to, jak Irlandczycy głosują przeciwko, czy głosują za dodatkowymi obciążeniami związanymi z wymaganiami, które mają towarzyszyć ewentualnej decyzji o rozpoczęciu poszukiwań czy eksploatacji gazu łupkowego. No ale okazało się, jak później to sprawdziłem, że to wynika z debaty wewnętrznej w Irlandii. To taki jeden z przykładów. No oczywiście nie dziwię się tym państwom członkowskim, które mają inną politykę energetyczną. No, Francuzi mają opartą swoją politykę energetyczną głównie o energetykę nuklearną, więc siłą rzeczy oni sprzyjają takiemu scenariuszowi rozwoju, a niekoniecznie gazowi łupkowemu. No i oczywiście mamy też swoich partnerów, którzy dostawiają nam surowce, jakim jest gaz, wydobywany oczywiście ze źródeł konwencjonalnych. Mówię tutaj o partnerze rosyjskim, który nie jest zainteresowany, aby powstawały nowe źródła wydobycia. I niewątpliwie akurat te lobby są bardzo wpływowe i też mają wiele do powiedzenia w przekonaniu, że oto
poszukiwania czy eksploatacja gazu łupkowego niesie za sobą śmiertelne zagrożenia. Amerykanie, którzy przecież mają nieźle rozwinięty system ochrony środowiska, mają nawet specjalną agencję ochrony środowiska, na której myśmy wzorowali się swego czasu jeszcze jako PRL, budując swój własny system ochrony środowiska i prawodawstwo, jednak poszli w tym kierunku i w chwili obecnej cena gazu jest prawie dwu, a nawet trzykrotnie niższa niż w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej. To powoduje coś, co określamy tutaj zjawiskiem reindustrializacji Stanów Zjednoczonych. Ponieważ tania energia, własne zasoby, uniezależnienie się od importu powoduje, że zaczynają na powrót wracać inwestycje do Stanów Zjednoczonych. I my uważamy, że taki scenariusz powinien być również rozwijany w Unii Europejskiej, w poszczególnych jej krajach członkowskich. Tutaj wcale to nie musi oznaczać śmiertelnego zagrożenia dla środowiska, bowiem używając takiego lapidarnego skrótu, takiego uproszczenia, przecież wiercenia zmierzające do odkrycia złóż na przykład gazu, które określane jest mianem konwencjonalnego, też przechodzą przez warstwy wodonośne. I nikt nie mówi, że to wiercenie w sposób dramatyczny szkodzi wodom podziemnym. Ten sam reżim musi być zachowany również przy poszukiwaniach i eksploatacji gazu łupkowego. Oczywiście jest pewna różnica. Ta różnica polega na tym kruszeniu, czy jak mówimy, frackingu, kruszeniu skały łupkowej, z której ma się ten gaz wydobyć. To się odbywa przy udziale wody, to się odbywa przy udziale piasku i również substancji, które zmniejszają napięcie powierzchniowe. No ale generalnie to jest tylko proces technologiczny. Ten proces technologiczny musi być tak poprowadzony, żeby on nie psuł tego środowiska. Więc ja sądzę, że jesteśmy na początku tej drogi. Spodziewam się, że Komisja Europejska, w szczególności Dyrekcja Generalna Odpowiedzialna za Środowisko, będzie próbowała zaproponować jakiś pakiet, który będzie bardziej restrykcyjny w stosunku akurat do poszukiwania gazu łupkowego, ponieważ to lobby jest dosyć silne. No i naszym zadaniem jest zbudowanie większości i w Radzie, i również tutaj w Parlamencie, żeby takim tendencjom się przeciwstawić. Oczywiście te próby będą w różnych miejscach powstawały. To widzimy, że każda okazja jest dobra, żeby wtłoczyć do określonych raportów zdanie dotyczące poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego. Natomiast pewną taką, bym powiedział, nadzieję daje to, że na przykład komisarz i Dyrekcja Generalna Odpowiedzialna za Energię w Komisji Europejskiej jest w sposób zdecydowany za tym, aby w koszyku energetycznym, jeżeli to jest tylko możliwe, również znalazł się gaz łupkowy. Żeby w koszyku energetycznym również państw członkowskich był również węgiel, który jest również naszym polskim dobrem narodowym. Oczywiście w taki sposób, żeby on w sposób optymalny były potrzeby energetyczne skojarzone z emisją dwutlenku węgla. Choć czasami odnoszę też takie wrażenie, że tutaj w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim również stworzyły się takie lobby antywęglowe. Co jest, bym powiedział, taką postawą, która być może jest modna, ale niekoniecznie jest praktyczna i niekoniecznie jest użyteczna również dla samej Unii. I to jest przejaw, jeden z przejawów też takich egoizmów, które tutaj mają miejsce, bo z tego, że tak powiem, odwęglenia gospodarki, jak się tutaj nazywa, stworzono taką, bym powiedział, nową modę, a niektórzy mówią, że to jest nawet nowa religia. Bez węgla się nie da żyć. Węgiel jest pierwiastkiem wszechobecnym w przyrodzie i on musi egzystować, więc my w trakcie polskiej prezydencji staraliśmy się tutaj przekonywać, że nie chodzi o gospodarkę niskowęglową czy bezwęglową. Chodzi o gospodarkę niskoemisyjną, ponieważ ze spalania na przykład gazu
też jest emisja dwutlenku węgla i innych gazów mających charakter gazów cieplarnianych, tylko że jest o połowę niższa. Więc uczyńmy wszystko, aby technologie wykorzystania węgla były też niskoemisyjne, a nie sprowadźmy do tego, że wyzbywamy się własnego potencjału, jeżeli chodzi o pierwotne źródła, na rzecz potencjałów, które są w zupełnie innych szerokościach geograficznych czy w innych rękach. Bo zależność energetyczna nie prowadzi jednak do rozwoju gospodarczego, a o to przecież w Unii Europejskiej chodzi. Musimy odbudować 5 milionów miejsc pracy, które kryzys nam zabrał. Też kryzys, który nie został wywołany w samej Unii, w krajach członkowskich, w szczególności w takich jak Polska. Tutaj instytucje finansowe zachowywały się porządnie, ale ten kryzys przyszedł i skutki jego mamy niestety odczuwalne do dnia dzisiejszego. Zeszły rok przyniósł zmianę na stanowisku przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rok 2013 to szereg niekorzystnych wyników w uzupełniających wyborach w różnych województwach, w różnych okręgach. Czy wybory do Parlamentu Europejskiego będą ostatecznym sprawdzianem dla Janusza Piechocińskiego i jak kształtuje się jego przyszłość na obecnym stanowisku zależnie od wyniku wyboru? Ja myślę, że przepraszam, każdy wynik wyborów jest sprawdzianem dla każdego lidera. No to nie jest tak, że tylko dla Janusza Piechocińskiego będzie jakimś sprawdzianem. No bo każdy z liderów podpisuje się pod jakąś strategią, która jest związana z przygotowaniem do wyborów, dobrem kandydatów, ze zbudowaniem kampanii wyborczej. Choć ta do Parlamentu Europejskiego jest specyficzna. Mimo że dotyczy wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, to w dużej mierze sama kampania wyborcza jest poświęcona sprawom wewnętrznym. Ona nie koncentruje się na sprawach europejskich i myślę, że tak będzie również i w przyszłym roku, tylko jest taką kompilacją postaw, które dotyczą naszej obecności w Unii Europejskiej, a tak naprawdę to dotyczą tej debaty wewnętrznej. I częstokroć też ona jest prowadzona na zasadzie takich, bym powiedział, pewnych stereotypów, uogólnień, które przybierają czasami bardzo takie chwytliwe hasła, a nawet mające nawet czy oceny, które mają nawet charakter takich manifestów, tak? Ja to czasami też słyszę. No, na przykład jedno z haseł to było tak, no kiedyś była Moskwa, teraz jest Bruksela. Tego typu hasła również w taki sposób są również. Tak? Albo mówią, no co wy tam robicie w tej Unii? Zajmujecie się na przykład krzywizną banana, definiujecie na przykład ślimaka jako rybę. I to są takie publicystyczne teksty, które pojawiły się gdzieś w mediach. Ludzie sobie to utrwalają, bo to jest łatwe. No i mówią, że na tym się koncentruje w ogóle cała sprawa. Ale kiedy już zaczynamy się tak głębiej, że tak powiem, koncentrujemy na tym, o czym mówimy, to mówię tak, a czy zdajemy sobie sprawę na przykład z tego, że 65% polskiego prawa powstaje tutaj? To jest nieuświadomione. Że wiele decyzji, które są tutaj przyjmowane, następnie są jakby wdrożone do polskiego prawa przez włączenie prawa dyrektyw do polskiego prawa, no to nie jest uświadomione. Że wiele decyzji, które tutaj zapadają, to ma tak konkretny wymiar, że sięga to naszego portfela, konta, portmonetki. I częstokroć to jest absolutnie nieuświadomione. No na przykład wszyscy mówią, no świetnie byłoby mieć na przykład samochody, które mniej emitują spalin. Tak? Taka dyskusja dotyczyła między innymi silników do samochodów dostawczych. No ale różnica o kilkadziesiąt miligramów emisji to jest koszt samochodu zwiększony od 3 do 5 tysięcy euro. Więc jest pytanie, w czyim to interesie jest, tak? Czy jesteśmy w stanie ponieść taki koszt? Bo szczytna idea, ale z drugiej strony
ten, który będzie nabywał ten samochód, a najczęściej to jest ktoś, kto prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, czy on będzie w stanie za ten samochód zapłacić. Podobnie jest właśnie z tymi wymaganiami dotyczącymi polityki klimatycznej. No bardzo szczytne jest to, że Europa chce być liderem w chronieniu klimatu i mówi, o 20% zredukujemy emisję dwutlenku węgla do atmosfery do roku 2020. No ale bez porozumienia z największymi producentami gazów cieplarnianych nie da się zmienić zasadniczo sytuacji w skali świata. No bo te 20% redukcji to jest 2,5% globalnej emisji. To jest tyle, ile Chiny emitują w ciągu 2 tygodni. I z takimi problemami my się tutaj też mierzymy. I oczywiście chodzi o to, żeby te ambitne cele, które często są tutaj proponowane, były też skorelowane z możliwościami gospodarczymi państw członkowskich. I to musi wybrzmieć w trakcie tej debaty. Ale też wiemy, że na przykład chociażby bezpieczeństwo energetyczne, no nie da się tego bezpieczeństwa energetycznego rozwiązać w chwili obecnej samodzielnie. No bo surowce energetyczne muszą dotrzeć do Polski i do innych krajów członkowskich. Muszą mieć określone trasy przesyłu. Powinny być też te trasy przesyłu wielowariantowe, tak żeby w ramach zagrożenia jakiegoś można było, jeżeli z jednego źródła nie mamy dostawy, na przykład gazu czy ropy, no żeby można z innego źródła skorzystać. Również, co jest ważne, aby niektóre założenia tych europejskich polityk, żeby one były adresowane nie tylko do tych, którzy są najbardziej rozwinięci, ale żeby akceptowały fakt, że Unia rozszerzała się przez lata i my jesteśmy tymi państwami, tak jak przed Polska i te państwa, które weszły w ostatnim rozszerzeniu, które są na innym poziomie rozwoju gospodarczego. I to, co wydaje się być oczywistością dla Luksemburczyka, to dla nas jest dopiero wyzwaniem, przed którym my tutaj stoimy. Myślę, że nikt na przykład nie kwestionuje roli Unii Europejskiej na przykład w Polsce, roli Unii Europejskiej w politykach, które są prowadzone. Na przykład pytanie, czy chcielibyśmy zlikwidować jednolity rynek? No, na pewno wszyscy mówią nie, bo to jest pewnego rodzaju dobro. Rynek prawie 500 milionów konsumentów to jest też pewna możliwość dla firm, które są w Polsce, które produkują na ten cały rynek europejski. Czy chcielibyśmy na przykład z dnia na dzień zlikwidować wspólnotową politykę rolną? Ona ma wiele mankamentów, ale myślę, że nie. Więc to byłoby kolejne pytanie. Czy bylibyśmy w stanie lepiej ją zdefiniować, robiąc na szczeblu krajowym? Takich pieniędzy rolnictwo i obszary wiejskie, które obecnie otrzymuje, nigdy by nie otrzymało z budżetu. Wiemy też, jaka jest kondycja polskiego budżetu. Czy chcielibyśmy na przykład zaprzestać uczestnictwa w strefie Schengen? To jest jednym z dorobków, tak? No, wydaje mi się, że też to jest chyba jedno z takich najbardziej namacalnych efektów obecności w Unii Europejskiej. Oczywiście to jest okupione określonymi kosztami, ale jednak jest. No, ale z drugiej strony też to też rodzi takie wyzwania, no bo na przykład na Morzu Śródziemnym w tej chwili toczy się wielka batalia z migracją. Po tej wiośnie arabskiej ten kordon sanitarny, jak to kiedyś mówiono, północnej Afryki, który tworzył Egipt, Libia, ale również i Tunezja, zniknął. No i w tej chwili wielkie grupy osób migrujących, nie akurat z krajów arabskich, a właśnie z tej czarnej Afryki, próbują się dostać do Europy. No i teraz jest pytanie, jak ten proces zatrzymać? Jak ten proces ucywilizować? Bo przecież no, ta wyspa, o której się ciągle mówi, na której był również Ojciec Święty Franciszek, Lampedusa jest takim wymownym symbolem, ale to dotyczy nie tylko tej Lampedusy, ale dotyczy Hiszpanii, dotyczy Grecji, dotyczy
Portugalii. Więc to jest problem, przed którym cywilizacyjny, przed którym stoimy. Europa, trudno, żeby się przed tym mogła obronić tylko takim prostym kordonem sanitarnym, przez zwiększenie ilości wojska, policji i działalność Frontexu, czyli tej organizacji, która odpowiada za bezpieczeństwo granic. I ja dlatego myślę, że z jednej strony są takie polityki, w których jesteśmy w stanie w miarę autonomicznie sobie poradzić i gdzie nie powinna Unia się wtrącać, że tak powiem, czy nie powinna ingerować. Przykładem, tak jak powiedziałem, jest kwestia chociażby dotycząca funkcjonowania rodziny, definicji rodziny, gwarancji konstytucyjnych, praw i wolności. To jest, uważam, nasza narodowa kompetencja. A z drugiej strony są takie polityki, w których niewątpliwie nasza obecność w Unii Europejskiej jest korzystna, no bo przynosi nam dodatkowe efekty. No, zamierzeniem na przyszłość jest wspólnota energetyczna. Co by to oznaczało? Że Unia Europejska mogłaby na przykład nie tylko budować te sieci transeuropejskie do przesyłu, w szczególności tam, gdzie są pewnego rodzaju ograniczenia przez budowę między innymi interkonektorów i tak dalej, ale również mogłaby pomagać w sytuacjach kryzysowych. Sytuacje kryzysowe zostały też zdefiniowane w takim rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa, na przykład dostaw gazu. Czy możliwe są wspólne zakupy na przykład energii czy surowców energetycznych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej? To jest otwarte pytanie, ale to jest jedna z idei, która towarzyszy między innymi wspólnocie energetycznej. No i wracam do Janusza Piechocińskiego. Myślę, że akurat wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce są takim sprawdzianem, ale tak naprawdę weryfikacją pozycji partii politycznej będą wybory samorządowe, bo ich wyniki naprawdę przeniosą się na wybory roku 2015, wybory do Sejmu i Senatu. Czy Janusz Piechociński jest w stanie się obronić jako lider? Myślę, że to zależy od nas wszystkich członków PSL-u, a nie tylko od Janusza Piechocińskiego. Tak naprawdę wynik wyborczy nie tworzy prezes, on tworzy atmosferę, tworzy zespół ludzi, a tak naprawdę wszyscy musimy zapracować na to, jak PSL w tych wyborach wypadnie. Jeżeli powtórzymy wynik sprzed 5 lat, wszyscy powiedzą, no jest konstans, a jeżeli będzie gorszy, no to znaczy prezes jest winien. Tak? No z reguły takie są próby zdefiniowania, że przywództwo nie było dość aktywne. Ja myślę, że jeszcze raz powtarzam, że o ocenie lidera w partii będzie decydował, przynajmniej u nas, będzie decydował nie tyle wynik wyborów europejskich, co wynik wyborów do samorządu. I my traktujemy wybory do Parlamentu Europejskiego jako integralną część przygotowania do wyborów samorządowych. Czyli Janusz Piechociński może spać spokojnie, przynajmniej do wyborów samorządowych. Myślę, że nie może spać spokojnie. Musi być bardzo aktywny. Ta aktywność musi się przejawiać również w inicjatywach politycznych i w zdefiniowaniu, co będzie ważne w tych kolejnych 5 latach polskiej obecności w Unii Europejskiej. Mimo, że tak jak powiedziałem, debata o wyborach do Parlamentu Europejskiego i cała kampania będzie raczej zorientowana na rozmowę o sprawach wewnętrznych w Polsce niż na to, co będzie esencją polityki europejskiej. Na początku roku powstała taka inicjatywa Centrum dla Polaków, współpracy PSL i PJN, która docelowo miała tworzyć listy do Parlamentu Europejskiego. Odbyły się 2 debaty, potem niestety sprawa upadła. Co się stało? Dlaczego ta inicjatywa nie wyszła? No, prace nad tą inicjatywą trwały nieco dłużej niż tylko początek tego roku. Myślę, że to co najmniej 2 lata do tyłu jeszcze trzeba było do tego dodać, bo taki początek jakiś rozmów o takiej perspektywie. Ja myślę, że chyba nie dość była pielęgnowana ta inicjatywa. I to myślę, że nie tylko ze strony PSL-u.
Tak jak we wszystkim, zawsze potrzebny jest czas na rozmowę. Chyba troszeczkę zabrakło nam tego czasu na rozmowę. Skoncentrowaliśmy się tylko na takim przekazie medialnym, a to nie jest wystarczające. Ale myślę, że nigdy nie jest za późno. Zawsze można wrócić do tej inicjatywy. Ja myślę, że tak naprawdę odwołanie debaty o polityce rodzinnej było chyba kluczem do takiego powstrzymania kolejnych kroków. Szkoda, że ta debata się nie odbyła, bo ona mogła być bardzo, bardzo interesująca. Myślę, że PZL sporo poprzez akurat fakt, że ministrem pracy polityki społecznej jest minister Kosiniak, sporo w tej sprawie robi. Wydaje mi się, że również jest wiele interesujących rezultatów, choć nie wszystkie są satysfakcjonujące. Zawsze polityka rodzinna zawsze będzie miała deficyty, tak? Nigdy nie będzie idealnej polityki, a w szczególności w warunkach obecnej demografii w Polsce. Ale myślę, że to było chyba kluczowe, że w przewidzianym terminie ta debata się nie odbyła i właściwie zabrakło kolejnych kroków do kontynuacji tej rozmowy, a skoncentrowano się tylko na tym, kto gdzie chce kandydować, co miało być jakby wtórne do tego, co było jakby u podstaw tej rozmowy. Wydaje mi się, że to pobudziło bardzo interesujący ruch w Polsce. Nikt tego specjalnie nie analizował, ale ja oceniam, że te różne ruchy integracyjne były jakby pochodną tej inicjatywy Polskiego Centrum. Chciałbym być przekonany, że może nie w takiej samej formie, jak to było rozpoczęte, jest możliwa kontynuacja.